Zapachniała, jest ze mną. Gdy zjem całą brzuchu mam rock and roll. Pita zapachniała. Jedyne dzisiaj chyba kasyna mi może odmienić humor. Albo pogrążyć jeszcze bardziej w smutku i w żalu. Jeśli chodzi o RP, to ci się pięknie postać zaczyna zarysowywać. No elegancko, no. Dzieje się bimbrownia, wszystko cudownie. Chciałbym być marynarzem. To się nie jeździ samochodami po wodzie, pamiętaj. Oj tam, kurwa, takie było wysokie, a takiego strumyczka nie uciągnęło. Kurwa, ktoś ci gówno wcisnął za 600 tysięcy, kurwa, jak się to nie jest strumyczek. Się poczuć jak Alka Nowego. O, patrz to się, chłopaki, tu będzie moje włości będą, o. Tu na lewo, no. Ta rudera? Ta, kurwa rudera, sam będziesz spił z tego. No, tu wiecz, ta, o. No, kurwa. Patrz to się, kurwa, co tu się będzie działo. Panowie. Dobra, o, no, siemanko. To będzie moje, jak coś. Fajne no, miejsce. Elegancko. No, bimber będziemy pędzić, zobacz, tu są aparaturki. Ma pan OC, panie Januszu? To mam? OC. Jakie OC? OC. Ma ktoś tutaj OC? Janusz, ja mam co OC. Robiłeś, patrz. Co ty tu robiłeś? Kto ma OC? Ja mam taka to była taki. Halina w 58, jak jeszcze była chuda. Masz OC temu, nie chcieli. Co mi zrobić? Ale Jandro. Fakturę wystawię. Masz OC? Za co? Za odholowanie aut. No jaki aut? Jakie jeszcze auto? Jeszcze płacić za to? No pojebało was chyba. Nie ma żadnego płac. Auta przecież. Ja na żartuję. Ma pan OC, panie Januszu? Ale ile to będzie kosztowało? No bez OC będzie kosztowało 4000 za dwa samochody. Dobra, chuj, zrobiłem źle, to zapłacę. Wystawię mi tę fakturę, zapłacę, no, no ja wjechałem do rzeki. No. Z OC to ja będę miał taniej. No to ty zapłać no. Ci oddam. Ty, ale proszę jak dwa bardzo. Auta? Przecież tamto auto nie było nasze. Aha, ale to mnie nie obchodzi. Dzięki, do widzenia. Ale serio to nasze auto nie było. To nie było nasze auto. Kurwa policja i... Ile ci oddać? Ile ci oddać? Do zmiany. I dobra. Ja no dobra, Janusz. Niech nas podwiezie na parking, tu jest parking, zaraz. Ej, ale podwieźcie nas tu na parking, jest zaraz tu obok. Podwieźć jeszcze? A, na parking tu jest obok, dobra. Wyciągnę z auto, oni wezmą. Chociaż moje auto to pod urzędem stoi, kurwa. Dobra, jedź na parking. No nic ochroniasz. Ochroniasz umiem na... Tu. Będziesz wisiał. Ty to się wyjeste. Już chyba nikt nie będzie chciał ze mną pojechać na przejażdżkę. Nie ma, do odholownika trzeba, na ten czerwony. Ja pierdyle, moje stoi pod urzędem. Nie ma? To tak, poczekaj, pieniędzy ja wzięły, a auta ja nie ma, kurwa. Czekaj, wezmę swoje jedno. I wezmę pana. Tylko Janusz nie jedzie lepiej. No ja będę. Ja już nie kieruję, ja się napiję, lepiej mi picie wychodzi niż kierowanie. Dobra, to siadaj, a on pojedzie swoim autem. Dawaj do tego czerwonego garażu. Do Henia warsztatu. Kurwa, ale chłopaki powiedzta, ze mną to są przeżycia, nie? A, weź nie pytaj. Ale dobrze, że jest kokardy. Odkolownia gradów. Ale to i moje auto jest pod urzędem, to jego jest na odkolowni. Janusz, nie słyszysz na radyjko? Mobilki. Słyszę. Siema. A na jakim kanale jesteście? Ja pierdolę, mój bał. Zadam ci zagadkę, bo od psychologów mi zostało. Co byś chciał zrobić ze swoją żoną? 6-9 w szkole. Ale się coś zaśpiewamy. Ja to se piwo szczerej pośpiewam wam, dobra? Mówiłeś, że nie pijesz. Chyba nie mam piwa, ty. A co wam mi zostało teraz? Chciałbym być... Jak do tego doszło, nie wiem. Biegów to auto miało 7. Z jedynki wrzuciłem 4. No, mi dobrze. Kurwa, ochroniarz. Wpadłem w jakąś dużą dziurkę. Na służbę nie mogę. Dodaj. Wódeczkę mu dałem. Halina na mnie czekaj. W Polsce czeka. Kurwia ta myśl mocna człowieka. Nieprzejechana była rzeka. Nikt w tym aucie nie narzeka.
Brzestwe resory, resory wielkie się wrąbałem. Woda zalała świece, a silnik kurła zgadł. Fajną piosenkę wam ułożyłem, nie? Fajna, fajna. Taka o życiu. Ja wam powiem, że najlepsze scenariusze pisze życie, kurwa. Albo wódka, ty coś piłeś na pewno, zanim siadłeś. Nic nie piłem. Nic nie piłem, nic nie. Ale chyba dzisiaj to się napije ci pewnie. Kurwa. Bo ja pierdolę, kurwa, mogłem nie otwierać tego bimbru w środku. Ja pierdolę. Houston, mamy problem. O kurwa. Zapnij to pas. Lecę, lecę. No jak ja mam opowiedzieć tą historię, kurwa, na testach psychologicznych, ty? Mobilki, mobilki, jesteśmy w powietrzu, nie pytajcie się jak. No to jest. Wpuścili w radiu piosenkę, widziałem orła cieni, no i widzimy. Na pewno ogromnej mocy to. Hello ludzie, przedłużamy live'a, 2 złote, dzięki wielkie Jank za donejcika. Lecę, bo chcę, lecę, bo przytyło się graży, nie? Lecę sobie tutaj w powietrze. Zapnij tam pasy, bo pieprznie. Musimy? No nie wiem, no. Witajmy na serwerze, pompa RP. To się zdało? To wszystko, dupcy się. Co tu się dzieje? Janusz, weź mnie z auta pierwszy. Mam wyskoczyć z auta? No. Dobra. Ja nie mam ubezpieczenia. Ja też. Chłopie, ty mnie, nie ma takiego znachora, co by mnie poskładał. Właśnie, ja jestem. Dobra, na moją odpowiedzialność. Wysiadam. Jeśli tam magazyn? Na 3, 2, 1. 3, 2, 1. O kurwa. Ała, ała! Żyjesz? Ty, gdzie reszta? Co jest gradę? Co jest gradę, ty? Gdzie jestem? Gdzie my jesteśmy? Co tu się odwaliło? Ty, a później kurwa na psychologa się dziwią. Ty, ćpalimy coś, czy co? No nie wiem, właśnie. Kurwa, kto to tak wjechał? Przecież to nie ma szans tak zaparkować, kurwa, ty. Kurwa. Co tu się stanęło? Ej, a później się dziwią psychologa, nie? Dobra, wsiadaj, jedziemy. No jak tu wyjedziesz? Wiecie jak ją... Czekaj, bo czekaj, bo tu jest taka ochrona. Ty! Skun się tu znalazł. Siadaj! Kurwa, ale towar jest dobry, towar jest dobry. Ja pierdolę. To wyćmiecie. Ja, gdzie tamten? A reszta? Nie wiem, auto on mamy jego. On wyskoczył pierwszy. Auto mamy jego, więc możemy sobie jeździć. Nie, oddamy później. Ale nie boi ta się ze mną, że ja kieruję? O kurwa, właśnie, zapomniałem. Kurwa, podjedź do tego garażu. Ja chcę do mojego samochodu. Dobra, już jedziemy. Odholownik jest zaznaczony? No ta. Dobra, luz. Jest git. Dawajcie, może. Jak szwagrowi opowiem, to mi nie uwierzy, co się dzisiaj odpierdoliło. I oto mam takie codziennie opowieści. Ja jak berety, kurwa, no niech mi kto to nie uwierzy. Obym wszyscy zdrowi. Gdzie lecisz, e? Janusz, co robisz? Co jest grane? No gdzie ty idziesz? Te, o to ci chodziło? Ty! Czemu ty sam idziesz? Upokój się, Janusz, ogarnij się. Halo, dzień dobry. Witamy, Janusz, po podobnie. Siemano, siemano. Czy ten? Ja nie będę opowiadał, co się stało, bo szkoda szczepić ryja. Oddajemy wam auto. Panowie, proszę, odsuńcie się na chwilkę, dobrze? Dobra, ale Jandro, spoko. Już schowane do garażu. Gdzie jest Iwanek?
Iwanek, gdzie jest Iwanek? Dzwoń tutaj, dzwonię po Iwanka. Halo, jest Iwan za kokartą tam gdzieś? Janusz. To jest? Iwan, że tak to powiem, ruszył w tango. Poszedł pić bez mnie, no kurwa miał poczekać. Chyba tak, chyba ruszył. Nie ma ktoś flaszkę? Chyba. Nie ma ktoś flaszkę? Daj tam mi flaszkę, bo kurwa wjechałem autem do rzeki, kurwa, i problemy się narobiły. Nie zdałem testów psychologicznych. No ja jak berety. Masz. Jeszcze te kurwa klapki dojebane. Bazem kochanym, no po prostu sok. Musiałem się napić, żeby się w końcu wyluzować. Kurwa, no po prostu, no szary, że mnie się głos zmienił po alkoholu. No nie wiem, ja nie mogę, jak my testów nie przeszedłem. Panie Januszu. No co? A dlaczego pan nie zdał tych testów? Co oni panu powiedzieli? No wchodzę do środka, tam ja, i mówię... Pan Janusz grupy popierdolił, a ściągał. Kurwa, żebyś wiedział. Baba mi mówiła o jakichś kutkach zamkniętych, otwartych. Ja mówię, pani to szabolca, a nie kutki, kurwa. Młody mi wmawia, że pije alkohol, a tłumaczę mu, że piłem, jak byłem z Haliną, a teraz nie piję. I on mówi, nie damy panu, bo pan pije. Ja mówię, a pan kurwa umie słuchać, czy o co chodzi? Widać, że młody jakiś. I ty, ja to bym go wyjadał. Ale się wkurzyłem, to jest szok po prostu! Ej, szary, bo mnie się ten głos po tym alkoholu zmienia. No po prostu sok, mam dość normalnie, mam dość z narąbałem, no sok. O, mam flaszeczkę, ostatnia mi została, muszę ją napić się, bo zemdleję chyba. Janusz. Janusz, będę drzygał. Dawaj mickę, będę drzygał. Kurde, ale mi się... Panie Januszu. Sorry, mi się od tego alkoholu tak wszystko zmienia. Panie Januszu, pan pisze podanie do Urzędu Miasta, że ten psycholog kuje pana wali. Pan jest w porządku człowiek, co on za głupoty gada? Ja muszę wejść na drugą rozmowę po alkoholu i powiedzieć tak. Jeżeli nadasz mi tych testów psychologicznych, nie żyjesz, rozumiesz? No, dobrze. I kurwa wtedy na pewno mi da. A jak nie, to jeszcze dodam... Pomódlmy się wszyscy, bo dzisiaj spotykamy się na mszy świętej ku czci pani dyrektor z ośrodka do testów psychologicznych. Dzisiaj umrze. No i kurwa, nam na bank mnie przepuszcza. Janusz, to jest tak, wchodzisz tam i pytasz się, jest tu jakiś cwaniak? No był jeden szaryf, kurwa. Nie, mi się wydaje, że to powinien... No to niech daje piątaka, kurwa. Panie Januszu, inaczej pan powinien to rozegrać. Jak pyta się psycholog, co dla pana się najbardziej liczy, to mówi pan... Teraz rodzina. O, teraz rodzina. Teraz rodzina, bo jestem sam, a w Polsce ona została do tara, to się dla mnie liczy, kurwa, rodzina, bo jestem samotny. Dobrze gadasz. No właśnie. Podoba mi się. Janusz, a krasucki on druty powiesz? Co powiem? Krasucki on druty. Kurwa, kluski masz jakieś buź, weź kurwa moj. Ja mam problem z gardłem, czy ty powtórz to? Krasucki on druty. No. Ale w jaki sposób? No jak Krasucki by to powiedział. No. A skąd nie ma wiedzieć jak Krasucki, Godo? To jest jakiś poeta? Tak. No tak jak Krasucki. Ty kurwa, co on zrobił z tym bagażnikiem, ty? Bagażnik, padł bagażnik. Co tu on się kurwa dzieje? Padł bagażnik, chuj. Kurwa, tak stuningowanego malucha to jeszcze sam nie widział. Malucha, kurwa. Jo, witajcie, to ja, pijany Janusz na radiu. Jo. Hehehe, ale ich wkręcę, patrz na to. Ostatnim lecznik w sezonie, kto zgadnie, kto to mówi, ma flaszkę. Janusz. No tak. Potrzebujesz pomocy? Prawidłowa odpowiedź. Nie potrzebuję. On potrzebuje terapeuty. I dziwić się, ja czemu oni mi nie chcą dać pozwolenia na broń? Przecież wszystko jest ze mną okej. Okay. Pozdrawiam serdecznie wszystkich na kanale 69. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pachujmy, będą dzięki. Kurwa, ale po tym alkoholu to jest faza, nie? No, zajebiście. Dobrze jest, dobrze. Wszystko. Uderzyła do głowy. Ty, a czemu Gabriela tu nie pracuje? Dobra. Ja mi po alkoholu gardełko się pierdzieli. Nie śpię po nocach, bo stoi mi i myślę o Gabrieli. Ona wcale płaska jak trzynastka, wcale nie jest.
Takie tam pioseneczki, kurwa, eleganckie, nie? Widaj. Janusz, jesteś? Cześć. No, prywet, Janusz, co ten? Wódka ogromna, no, mocno włada, ale bimber jeszcze większa. Jaśnie, okay. Panie Iwanie, zapraszam na chlanie, bo mi już niedługo się włączył ostatnie spoczywanie. Gdzie jesteś, Januszku? Jestem w warsztacie, bracie. Pod wpływem alkoholu. Przez Richard zarabędę. Dobra. Wodzonka. Ej, Janusz, trzeba jechać do urzędu, bo sprawa jest jakaś. Ja jestem pod wpływem poza służbą. Chłopie, po co ja tam pojadę? Nie mógł, jaka sprawa jest, powiem. Jaka sprawa jest? Jak ja na bani jestem. Jaka sprawa jest ogólnie? Tutaj pan Hans prosi. O co chodzi? Pan Hans prosi do urzędu. Dobra, chłopaki, zaraz przyjadę, trzymaj dasze. Nie, to mam. Się boję teraz to wiedzieć. Ja pierdolę. Co się dzieje? Nie wiem, kurwa, co to za jedno. Tu nie można stawać jak uga. Co to, kurwa? Czołem, panie Jadu. No witam, co to trąbi, to co się stało? Impreza. No bo Iwo miał jechać. A kurwa mać, chłopie, już myślałem, że policja manda, co straszy tak, kurwa. Ja pierdolę, już, teraz idź i mi kupuj nowe majtki, bo mi się zesrał. Ty chłopie, bo ja muszę, musimy do Hansa podjechać na chwilę. Nie widzę. Dawajcie do urzędu, Hans wzywa, musimy tam jechać, dać do urzędu. I myślałem, że policja, mówię, na czerwonym bokiem przeszedłem. Siedzisz? Już? Tata. Siema, Iwano. Siema, a Iwan? Nie, nie. A Iwan, co się odwaliło, chłopie, szok. To się nie bało, mów jadę. No, wpadłem do rzeki, auto, mówię, terenowe, to przejedzie przez tą rzekę, nie? A tu, kurwa, nie dało rady. Powinniśmy ryby z auta. Tak jak kiedyś byłem, pierwszy raz my ze szwagrem bimber testowali, mówię, kurwa, ja, chłop, 100 kilo, on flaszkę dał radę wypić. Chłopie, nie dali im rady, kurwa. Widzisz, jak się w życiu można, kurwa, wpierdzielić? No, można się łatwo przeliczyć, a z liczenia nigdy dobry nie byłem. Da, umiesz liczyć list na siebie, kurwa, i tak działa. Ta. Jesteśmy. Ja umiał mi liczyć tylko w Blackjacka, pamiętasz? No, dalej, kurwa. A potem i tak wszystko przegrałem, spokojnie. Ludźmi, więc poczekajcie sobie. Teraz mamy poczekać ponoć. To. No, kolejka jest. Chwila. No i takie buty, chłopaki, chore. Ale tam ludź. Łodzi, li, to ty, kurwa, coś tam. Cicho, cicho. Orientację zmieniło jeszcze strój, chore. Nie. Janusz, pójdźcie tam, bo słychać to wszystko, gdzie? Nie, co się stanęło, ty? Ja muszę coś luźnego założyć, bo mnie to wszystko piec mocno. Ty, co się stanęło? Jakoś sytuacja jest, kurwa, napięta jak barania torba, kurwa, plandeka na żuku. Co się stanęło? Powiedz mi wprost, wywalą mnie? Ty słodko wyglądasz. Czy nie? Czy to od ciebie? Wywalą mnie? Nie, mi się wydaje, że nie, ale... Ja nic nie mówię, jak coś, że ty to tam kopnąć. Co kop? To ja nic nie pamiętam, ty też nic nie pamiętasz. Było, minęło i tyle, nie ma do czego wracać. Co żeście odjebali? No nic. Nie pytaj. Stacja benzynowa podobno wybuchła. Ja nie wiem, bo się obudziłem w szpitalu. Nie pisał do Iwana. Mówią. Wszyscy wiedzą już. Kurwa mać, no. Teraz będzie w gazetach. No jedna stacja, no trudno. Dobrze, że my żyć, mieć wszystko nowe, wszystko ręka. To właśnie, ręka. Dobrze, że my się wytarachali z tego, a nie tam. Ja teraz się w ogóle zastanawiać, bo ja mieć 400 tysięcy, czy nie pojechać za chwilę do kasyno. Jedziemy, a tylko daj mi pogadać z tym. Skąd ty masz znowu 400 tysięcy? Przed chwilą byli z ochroniarz w kasyno i ja z 50 tysięcy zrobić 100 tysięcy. A później ja dostać premię. Li, jak będzie w sobotę potrzeba, to 100 tysięcy mi pożyczysz? No pewnie. Jak ktoś, chłopie, rzutał na taśmę, nie, mi się wpierdzieli i powie, że na przykład daje 600 tysięcy, ja będę miał pół miliona. Kasyja przejebała wszystkie pieniądze. No to ja muszę mieć, wiesz, zabezpieczenie. Ja bym się bał tego dziadka, co farma ma. On taki to by ci chciał bimber podwalić. Nie, jesteśmy do gadania. No, on mi nawet pieniądze chce pożyczyć, żebym ja to kupił, bo on będzie mi ziemniaki dostarczył. Jest wszystko załatwione. Ty, Janusz. No?
Widział kiedy minę chłopa, który całe pieniądze przegrał w kasynie? No jak się na ciebie patrzył? Ciapek, kurwa, ja nie wiem jak ty to do chuja robisz. Ciapek, ile pieniądze... przegrał? Ty, Ciapek! 220 tysięcy. Chcesz, chcesz Ciapek moim ciapkiem dostać? A wiesz, że żeś mi hamulców nie zamontował, a mówiłem ci, kurwa, full pakiet? Ja na samej skrapie to jeden zjebałem. Ciapek, czemu żeś mi hamulców nie zamontował? Kurwa, nie dołubię, chłopie, zaraz wyjdę. Witam, kurwa, i wszyscy się motywali. Dobra, to jutro mi zrobisz. Ciapek, a w co ty grasz, ruletka czy black deck? Ruletka. No to tam nie graj, to jeśli chodzi o rzeczy, to się kończą na tka, to lepsza minetka, kura. To jest to w tym kasynie, no. Ale z ciebie, kurwa, chciałeś tam wyciągnąć. Tak rzeka się na lepiej. No bo wczoraj wygrałeś 150. Jak ja... za darmo zrobisz hamulce, to ci zrobię poradnik, jak grać w Blackjacka, kurwa. Tak, to jeszcze przysady przeze mnie pewnie mu dasz. I też muszę się przyjrzeć, jak ty to grać, bo ty za dużo tych pieniędzy wygrywasz, chłopie. No ja tam w kasynie już być z 400 albo 500 tysiąc na plus. Ja. Tylko że pewnie o przegranych nie pamiętasz, jak to wszyscy hazardziści. No, może tak być, ale mieć Janowa fura, teraz mieć 400 tysiąc. Ciapek, kurwa. Stoimy, pierdolimy, może byśmy to wypili, kurwa? Może czekaj, bo ja idę do Hansa na rozmowę, jak wejdę pijany, nie, to będę miał gówna, a nie bimbrownie. Ja nie mogę, bo ja oporzona cała jestem to. Jak wyjdę od Hansa, to możemy tu rozkręcić taką imprezę, że zamknę drzwi, klucz, te kurwa, tego tu, o, te drzwi zamknę i łupę co pokura. Tylko ktoś będzie musiał tamtego, tego, o, przydupasa, bo on kabluje ten, tamten, o, tam co tam. Confident mówisz? Tak, confident. Jego trzeba będzie wyprosić, tamten. Ten z muszką tam. No bo on jest, wiesz... A stoi? Myśli, że magisterkę zrobił, to będzie tu rządził, kurwa, jest na port jedni i dlatego, wiesz... Jak wiedzą nie idzie do przodu, to chce od dupy strony i wszystkim kabluje, kurwa. Dobra, Janusz, chyba tam się zwolnić. Co to się, kurwa? Witam, panie Januszu. No, panie Januszu, witamy. Chłopi, jakie mafiasy, kurwa. Słuchaj, co się stało? Załatwiliś tam? To słuchaj, chodź, Janusz. Ale ja do Hansa też muszę. Albo dobra, to na słówko mogę iść. Na słówko. Trochę. Co się od Janie pawniło, ty? Słuchaj, miesiąc termin globalny nam powiedzieli. Na co, ile? Miesiąc globalny na ten, na biznes. O matko bosko, przerobane. No co tam? No, można ci poprosić? Dobra, już idziemy. Dobra, trzymaj Tasia, chłopaki. Dobra, chodź. Dobra, idę tam do Hansa. Trzymaj tak kciuki, bo mogę stracić robota. Coś czuję, kurwa. Dobry. Dobry. Janusz. Siemanko, Hansik. Padaj na to do biurka. Jak się czujesz? Podchodzę. Ja się czuję bardzo dobrze. A co tam chodzi? Powiem ci, że... Zaszedłeś do siebie? Ochroniarze do mnie w taki sposób mnie wezwali, że ja, kurwa, powiem ci, mam pełno w gaciach. Ty chcesz mnie Hans wydupczyć z roboty, czy o co chodzi? Nie, a czemu? Co ochroniarze? No nie wiem, mówią, Hans cię wzywa, pakuj się. Ja mówię, czekaj, szczelę jeszcze piwo. Nie, nie masz czasu, Hans cię wzywa. No kurwa, jestem się zestresował. Ty, a co to, kurwa? Trzymaj. Ja pierd... A co to? Premię od zrobień dostaliście, no. Ja pitole. Czyli opłacało się pracować. Hans, ty to jednak jesteś spoko gość. Ty, Hans, słyszałem, że w sobotę jest licytacja bimbrowni. Muszę się zjawić, kurwa, i walczyć jak lew normalnie, u Lwica. No, będzie. Się zjawię. Jak coś to pamiętaj, u ciebie mogę 100 tysięcy, kupić i kiedyś 100, u farmerów 200, kurwa, i o to wygram, nie ma szans. Kurwa, kto mi to znowu pisze? Ja pozabijam tych ludzi. Ja nie tak, że jest do jedynym... Teści mogę pożyczyć. Co się, kurwa, dziwisz? Jedynym, że jest takim urzędnikiem decyzyjnym, a całe miasto potrzebuje, jak wszyscy, kurwa, rozwojowe, naoglądały się tych jakichś grzesiaków, edukampów rozwojowych, każdy chce działalność, kurwa, zakładać. Czy wiesz co, najlepsze jest tym wszystkim to... Ogólnie. No chyba będziemy sobie szukać nowego, kurwa... Tego. Burmistrza. Nie, car dealer. A burmistrza też, bo chuj, kurwa, nie właśnie, ma, gdzieś... powiem ci... Ja chyba gdzieś się leży najebany, kurwa. Ja od początku, jak tu do miasta przyjechałem, pracuję pod burmistrzem, a ani razu, żem go nie widział, kurwa. Bo burmistrz jest taki, że... Tu się historia powtarza jak z moim związkiem, kurwa. Nie 80, nie o ten, 18 lat z Haliną po ślubie i 18 lat bez seksu. To wiesz, jak ja ostatnio widziałem burmistrza? W kasynie, kurwa. Nie, widziałem go, była rada miasta. Potem, kurwa, wypłacił sobie hajs, kurwa.
Może chcę pokupować jakieś ubezpieczenia, chuje muje, no i kurwa. Ty właśnie fans, a co z ubezpieczeniem zdrowotnym i jakimś takim na auto? I mają jakieś urzędniki coś czy? No każdy ma. Dziękuję serdecznie ci za to najpierw. Na pewno ogromnej mocy dodam. A, piąteczka. Dobra. Wybiera się do Zenka do kina? Nie, 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 nie. Taka, że będziemy potrzebować chyba kurwa nowego właściciela z salonu samochodowego u nas w mieście. Właściciela? Aha, aha. No, bo... słuchaj, Hans, ja mam ręce tutaj, no ja już nie dam rady, mimbrownia, urząd, kurwa. Bo chłopa jak przyleci, go kurwa zabije. Znowu muszę na salon jechać. Hans, tylko żebyś go nie gonił jak tamtego z kijem i znowu ja kurwa w beret dostanę. A, no to wtedy niechcący. Ty Janusz, ale jak będziesz miał bimbrownię, to już z urzędu chyba nie będziesz pracować tutaj. A po co takie głupie pytania zadajesz? Czy to jedno z drugim koliduje, a może ja hobbystycznie po pracy, no co? Zaraz ci będzie kolidować, jak ci tą rączkę kurwa połamę. Ty mi samochód oddaj może. 600 tysięcy. Ty Hans, widz co się stało, dał mi się karnąć autem. No. I mówię, pokażę ci jak się na akumulator łowi. Tylko, że nie wyjąłem, tylko autem do rzeki wjechałem. Jak tam właściciela szukać, to ja tam sobie Tokio Drifta się naoglądać trochę, to... Ty Hans, za paralizator jest w szafce jaki wolny, mogę sobie wziąć? Bo broni nie będę miał, nie przeszedłem testów, kurwa, psychologicznych. Czemu? A czemu? No bo gościu, kurwa, jakiś był nowy, stażysta, ty ja mu mówię, że ja już nie piję. Piłem, jak byłem z Heliną, bo się bałem, miałem, kurwa, stany depresyjne, lękowe, ale teraz już nie piję. On mówi na koniec podsumowania, wychodzi, oprócz tego, że wyniósł taką kartkę i powiedział niedojebanie mózgowe, to jeszcze powiedział, że proszę, proszę pana... Pan pije alkohol, nie możemy panu tego zaliczyć. Ja mówię, ty masz coś z głową, ja mówiłem, że dawniej piłem, bo byłem z Haliną, a teraz już nie jestem i już nie piję. Chłopie, jakie ambarasy się porobiły, daj mi spokój. I powiedzieli, że muszę iść do lekarza, do neurologa, czy mi mózg uszkodził alkohol. I ja pytam się go wprost, jak piekarz piecze chleb, to chyba musi próbować ci dobry. A jak ja będę robił bimber, to jak ja mam robić dobry bez testowania? Halo? Ochroniarz, weź tam pójdź kogoś. Chyba może ile mi, że ty nie masz kurwa tej broni. Ja tak po pracy przyszedłem. Dobra, będę ludzi zabijał bimbrem, też tak, bo się rzucać buzelkami będziesz ludzi. Ty, Hansi, a wiesz, że jakiś kurwa szeryf, jakiś pici kurat, nie picik, ale jakiś inny, łobór z gówniarz w piórka, rozumiesz to, że ja byłem na rozmowie tej psychologicznej, gdzie klucze i tak miała pani dyrektor, ochroniarze byli w trzech, stali za drzwiami, on chciał wejść, ale nie mógł wejść, bo nawet chłopaki nie mogli go wpuścić, no bo jak, w części, że wyzywał ich od klapków i że dzwoni do ciebie i wszystkich zwolni, pizdziec, chłopie, jakiś debil, ja podchodzę do niego, poczuł się za dużo wazy na głowie. Ja do niego podchodzę, mówię, stary, jak masz małe, to nie musisz w taki sposób sobie ego podbijać, że po chłopakach jeździsz, nie? Do mnie to się słowem nie odezwał, jednak czuł smród z klapka, kurwa. Kurwa. A pan co to przyszedł? Przepraszam. No ja mogę. To zapraszam do tego. Ej, czy ja mam wrażenie, że tylko jaja odwalam jaja na tym RP? Kurwa cuda, Hans, jak ja miałbym ci opowiadać, co się stało w ostatnich trzech dniach? Chłopie, ty byś musiał, kurwa, Melisę se zaparzyć, siąść, patrzeć się w ścianę, potem dwa dni, żeby to z ciebie zeszło. Niewyobrażalne rzeczy. Rozumiesz, że po tych twoich ketanolach, lekach, to wszedłem do miasta ze trzy razy, godą do ludzi i o wszystkich widzę, a oni mnie nie widzą? Chłopie, cuda na kiju były. Chyba po tym ketanolu. To już nie wiesz lepiej tego ketanolu, co? To ty mi lepiej nie dawaj. No i okej, no i dogadali. Dobra, ja muszę jechać na ten salon. Jeszcze jest ten, kurwa, rozpierdoli. Często z naruciakiem jeździ, idzie ci łeb w łeb. Co z naruciakiem? Kurwa, potrzebuję pomocy. Chcecie się przejechać ze mną, tam zobaczyć, co się dzieje? Dawaj, chodź, kurwa. Dawajcie, jedziemy na salon. Jedziemy na salon, ale się będzie działo. Cisza niezręczna. Ja muszę pojechać do psychologa szybko. A bo jak ja przestaję gadać, to... Tam się dzieje. Iwanek, na car dealer jedziemy. Tak, dobra. Jak chcesz, to jest. Hans mówi, że robimy nowe porządki. Dobra, nie ma problemu. Także weź se z bagażnika zmiotkę, bo będzie sprzątał. Nie no, żartowałem, Iwan, co ty?
Iwo, popatrzcie. Jestem na dworze sam, a miasto to są Kielce. Ja teraz co? To mam. Ja to znam. Czy ty jesteś kurwa mądry? No nie, odjebało mi. Ale jak jemu się nie uda, to... Matko bosko, kurwa, ja się poddaję. Ty, mój chłopie, u was się mówi, że Azjaty ogólnie mają małe siusiatki, ale ty, mój kurwa, taki jaja, że... Dobra, ja tu ustawiam 160 tysięcy, uwaga, nowa partia klikać. 3, 4, ja chcę to zobaczyć. Ja ty poczekaj chwilkę, ja się zerknę przez telefon, Li, nie stawiaj, dobra? Czekaj. Dobra, ja bym 17, być król, Jezus Maria. Czekaj, czekaj, nie kończ, dobra? Poczekaj. Ja coś zerknę, tak, dobra? Ja to muszę zobaczyć, nie? Ja wchodzę do niego na live'a.